Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Scorpio i witam was w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Liberation HD. W poprzednim odcinku, co myśmy właśnie robili w tym poprzednim odcinku, bo teraz zacząłem nagrywać co drugi dzień tego Assassina, jak i Śródziemie Cień Mordoru, więc w ramach przypomnienia, chyba żeśmy coś robili z jakimś śledztwem powiązanym z kapitanem Dominguezem. O co to chodziło? O jakąś lokację, w której były przetransportowane jakieś towary z Hiszpanii do Nowego Orleanu albo na odwrót. Nie wiem, jak to było dokładnie. Ale chodziło o to, żebyśmy się teraz po prostu dostali do jakiejś lokacji. Czyli w tym wypadku żeśmy tutaj wrócili. I zobaczymy, jak te poszukiwania kolejnych templariuszy wpłyną na dalszy los Evelyn. Z aligatorem chyba nie musimy się wydawać bezpośredni bój, ale żeśmy chyba niestety dokonali tego wyboru. Teraz się to musi zakończyć. Okej. To jest, nie wiem, jakaś łatwiejsza droga. Nie, w sumie już jesteśmy niedaleko. Zaraz zajmiemy się tym. Tu możemy po tych. przeszkodach sobie poskakać. Jak słyszycie, dalej chrylam. Co mi się tu nie podoba, ale i tak mimo wszystko nagrywam. Co ty robisz? Czemu machasz kwiatkami? Co ty robisz? Evelyn, what troubles you? I'm investigating new reports of disappearances. Are you missing anyone? It does seem that way. But so many rest here before moving on, it is not always apparent where or why a man has gone. Your friend, Elise, hires many people to work. She may know better. Perhaps. I feel a great change coming. You will face powerful foes. Please, take this. A new poison I have been testing. It makes the victim momentarily hysterical. Thank you, venerable one. To coś ty mi smektę podał? No nie poważne. Coraz bardziej. Jeśli mam zatruwać takimi gównami, to podziękuję. Okej, gadamy. Evelyn, old girl! Where you been? The swamp's not the same without you. The gators are getting uppity. Oh, you know, business demands and piano recitals. How I've missed the bayou air. It has the scent of action about it. Among other things. Listen, I'm glad you're here. The other day I saw something and I said to myself, Elise, old girl, something's not right. Convoys loaded with the strangest cargo. People. Dozens of them. Where were they headed? I can't say. But I know where they came from. The fort. Will you show me the place? Thought you'd never ask. Meet me tomorrow. I'll mark your map. Okay. Dała mi lokację, to mogę się z nim spotkać. Pana okradniemy. Bezpiecznie, bez żadnych blasków. Przepraszam. Znaczy nie będę wam ciągle mówił przepraszam, bo będziecie się czepiać. Po prostu raz powiem porządnie i będziecie wiedzieli, o co chodzi. No, to powiem wam teraz z góry, że z CS-a nic nie nagram, bo
Kochany Flash mnie tak oślepił, że strzelałem na ślepaka i po prostu jakimś walem zabiłem swojego, nie widząc go, no. To, że jest kurde szczyt wszystkiego. I to nie było celowe, bo ja nawet nie wiedziałem, czy to był sojusznik, czy to był przeciwnik. Po prostu w niego nawalałem. No i czym to się skończyło? Banem kolejnym na tydzień, no. No nie wiem, czym ja zastąpię to CS-em. Nawet w ogóle CS-a w tym tygodniu nie wrzuciłem. A próbowałem dwukrotnie, trzykrotnie. No nic, po prostu... Wszędzie noby w tym Silverze 1, no. A co do Lola właśnie, bo pewnie jesteście zdziwieni, że już z Lola nie nagrywam, że zrobiłem przerwę. No tylko dlatego, że przegrałem prawie trzy ostatnie rankedy. I ostatnie jakimś cudem udało mi się wygrać ze statystykami 12-1-17 i uzyskałem dywizję. No nie będę się chwalił, bo to nawet nie jest powód do pochwały, tylko po prostu wam powiem, że jestem w sraczce 2. Tak to powiem brutalnie, w sraczce 2. No cóż, lepsza sraczka 2 niż sraczka 5, no nie? No mam nadzieję. Znaczy może mi się uda wyjść z tego brązu, może mi się nie uda. Zależy jak duże będę mecze rozgrywał. Dzisiaj akurat nie miałem okazji rankę do zagrać, chociaż wczoraj grałem ze 2 i no, przewaliłem je. No niestety, zdarza się. Ja nie jestem challenger i nie nerdzę każdego dnia w Lola. A carriage just passed. We can catch it at the bend. I'll race you. Czy jaki mamy cel? A to chyba na mapę powinienem zajrzeć. Tak, znaczy doczytałem to, ale dokładnie... Aha, okej. Okay. Rozumiem chyba. Mam tam szybciej dotrzeć od przeciwnika. Chyba zawaliłem to, nie? Albo to dopiero się zacznie. Kurde. Mhm. No git, zgadza się wszystko. Co w związku z tym? No, czyli to zawaliłem. Takie gówno zawaliłem, no. Ale no cóż. O takie szczegóły się nie będę wtrącał. Zrobimy to po naszemu. Okej. Teraz mamy posprzątane. I recognize these people. Some of them have worked for me. Prisfe! A word? Elise! What are you doing here? What does it look like? Rescuing you? From what? Employment? Freedom? Prisfe, these chains don't exactly say freedom to me. Temporary discomforts. Too many workers escaped the last voyage without paying their fare. We'll be released once we reach the worksite. These terms don't concern you. Elise, everything in this life concerns me. But I can survive a little longer, till we get south to freedom. I don't trust this. Crisfe, I promise we'll get to the bottom of this. But... We should investigate the fort while the time is ripe. With all the soldiers in town, there can't be many left. Elise! I like your thinking. Good. I'll scout ahead. Find me at the bridge. And Crisfe, keep out of trouble, while we go stir some. Right.
Thanks. No, a to jak dwie kobiety ratujące jednego, albo dwóch facetów, no. Trochę wstyd, trochę nie. Nawaliłem tutaj, to było tak banalne, że no, ja zdolny do tego jestem. No cóż, uwolniliśmy dwóch jakby zakładników pewnej skrzyni, która niby ma przynieść wolność i tak dalej. To jest jedna wielka mrzonka, bezsensowna nawet bym powiedział. Może tym razem uda nam się jakąś synchronizację zrobić. Nie wiem teraz jak my tam dotrzemy. Ale fajnie jakby to było bez walki. Tu skacz. Kurde, aż mi się przypomina Assassin's Creed 3. Poważnie. Ten parkour. Fuck. No, tutaj trzeba będzie przejść. Co tam mi podglądasz? Nikt ci nie pozwolił. Patrz, jeszcze śmiał mnie wykryć. Że też sobie za dużo pozwala. A, dobra. Już niedaleko. Już nawet widać. Idziemy, to idziemy. No tak jak mówię, nie wiem co będzie zamiast CS-a GO. Z FIFA 15 to ja jeszcze trochę chyba poczekam. A mamy już luty. A niebawem za jakieś, nie wiem, pół roku ponad wyjdzie kolejna FIFA. Na którą oczywiście premierę nie ogarnę. Chyba że... Bo teraz zacząłem się bardziej piłką nożem interesować. Może nie w tak wielkim stopniu, ale coś po prostu mnie do tego przekonało. Przede wszystkim mundial, którego oglądałem nie w 100%, ale oglądałem. The highest ranking man I've seen is a teniente. He's lightly protected, but the fort is so big, we'll need to be smart to find him. I think we can handle that. Oh, I. One thing confuses me. What would the Spanish want with the people of Saint-Danger? Why them? Why now? This isn't the first time I've detected irregular activity around the Spanish. When they were first taking over, I stumbled on a plot to control the gouverneur and divert slaves to some underground project. And? I thought I made sure it wouldn't happen again. Let's go make doubly sure. Ale bez ciebie, wiesz? Wolałbym to samemu ogarnąć. Możemy pozostać bez wykryć. O, tamten już mnie chyba podpatrzył. Teraz będzie mnie ochoczo szukał. Losing her! There she goes! Ale ukąszenie, nie? W stylu kobiecym tak. To już jest naprawdę mistrzostwo. Szkoda, że nie ma tego kłócania. Brakuje tego. A to już w Unity naprawdę zakrólowało. Dobra, teraz trzeba będzie to jakoś odegrać. Where did she go? O ty, jakiś cwany. O, może teraz w krzaki tu się wpieprzysz. Nie wiem, no trzeba będzie jakoś go tutaj ubić. No to było tak w takim razie. To są berserki. Nie, nie będziemy hałasować. A berserków też nie użyję. Czekaj, zrobimy tak. Okej. Dziwnie to wyglądało, ale wyszło. Ktoś się poruszył. To się tam dławi, wystarczy, że ja kaszlę. Jeszcze mało brakowało, żeby teraz ktoś w grze i tu hałasował. Ja cię dopadnę. Okej. Płynnie i bezboleśnie. Okej. Ciu.
cichutko było. A teraz do fortu. A jeszcze z takim długim, dwumetrowym... Stop her! ...karabinem. Strzelaj! Ale dostał. Pięknie. A teraz musimy go przechytrzyć. Ale ma cela. Już. Nie dość, że szybko przeładowywuje, to jeszcze, kurde... Gdzie ten gnój mi ucieka? He? Jak? Pytam się jak? Już 15 minut, patrzcie jak ten czas leci. Aż mnie zadziwia. No i teraz jeszcze raz trzeba to oglądać. Stop her! Cicho! Dobra. Teraz no chyba ciebie schwytać. A tak, kurde, żem złą drogą poszedł, no i tu się potem dziwić, że zabaliłem. Dobra. Tym razem już mi nie uciekniesz. Tak prędko. A w dupie skrzynka. Teraz mam zobacz z hiszpańskiego oficera. Chcę teraz będę walczył! Oła! Oła! I suppose interrogation's out of the question now. There are quicker ways to get at the truth. Nie ma jakiegoś podleczenia? Jest, idzie. Żeśmy się za bardzo teraz ujarzmili. Ale oficer hiszpański już tutaj raczej nam nie zagrozi. Weźmy te pistole. Pistole. Moment, jeszcze mamy tutaj punkt widokowy. Sobie pozwolę go odświeżyć, jak tylko się tam dostanę. O ty. Ten punkt widokowy tutaj, ja się tak kręcę. A jak się mam tam dostać? Teraz co, ja już kurde oszalałem. Pewnie teraz tak. No, dobra, to już resztę mamy z głowy. O, i teraz ta nieszczęsna kamera, która mnie drażni. Ale cóż zrobić? Trzeba jakoś przeżyć z tą kamerą. Ale mam nadzieję, że wam gra już nie ścina. Nie ma żadnych spadków. Jest wszystko płynnie. Tak myślę, że w miarę wam się to jakoś ogląda. Okej. Może ty się kiedyś zabij. To już po prostu będzie mistrzostwo świata. A, będziemy lepsi i się... Weźcie się po tej drabinie dostań. Drabina, kobieto. Bo innego wyjścia nie masz. Co? Boże, jak to cel zgubiony. Nie, nawet nie mogę punktu widokowego odświeżyć. Jaki syf. Nie, to nie, kurde. O, przy okazji skok wiary to ułatwił mi sprawę, ale nie, ja chciałem sobie odświeżyć punkt widokowy, nie, nie mogę, bo istnieje dalej trwa. Does this mean we don't get aboard the workship? Workship? Where is this workship bound? Away from this wretched colony forever, that's all I know. All right, everybody out. Come with me. I'm going to die in this cesspool of a territory, aren't I? Aveline. You'd better make yourself scarce before you incite any more gratitude. I'll escort these people back to Saint-Danger. Dziękuję. Tylko przypilnuj ich dobrze.
Okej, okay, no to w takim razie mamy to już z głowy. Może teraz odświeżę sobie ten punkt widokowy. Wielce. 20 minut materiału, a my jesteśmy aż tutaj. What the hell is going on? Aż taki okrutny jestem? Wiem. No dobra, teraz tu wchodzimy. Aveline, you are unhappy? What did you find? Too much and not enough. The Spanish are behind the kidnappings. But the kidnapped seem to look forward to their transit. To where I don't know. No one at the fort could tell me. The directive must come straight from the top, from Gouverneur Ulloa. Is this why he hides in La Balise instead of coming to the city and leading like a proper leader? What is his true purpose here? I don't know. But I intend to find out. That will be difficult as long as he stays couched in La Balise. I'll drive him out and make him answer. Interrogation is not your usual style. This is not a usual circumstance. Good. Then let us gather our unusual circumstances to plan our attack. This Spanish gouverneur has placed so many restrictions on trade, even plantation owners are practically begging for an excuse to riot. If I can infiltrate the crowd, I can create that excuse. Sobie teraz przypomniałem ten moment, że biegniemy za tym mieszczaninem Joral. No i gdzie? Idziemy to biegniemy do jego wyimaginowanej lokacji. Tu znowu coś pisze po francusku. Super. Jak nie we Francji, to w Nowym Orleanie się buntują. To są już odrębne lata. ¡Vamos, español! ¡Retrechez-vous! ¡Mantengan la posición! ¡Mantengan la posición! ¡Vive la Louisiane française! They won't know what hit them. ¡A bas le gouverneur! They won't know what hit them. If we had a leader. Aha, mam teraz tutaj interakcję porobić. Okej. Klucz? Wszystko? Tak prosto? Mhm. O, jest coś. No, ładnie go te... Ale się teraz stroją, ładnie. Bunt, fuj, się zrobił. I've received a very exciting piece of intelligence. A gunpowder delivery. It's on its way to a city outpost. Unless we intercept it. I'm not dressed for interception. Do I have time to change? Yes. Assume your true guys. Get your weapons and we'll go. We? You're coming too? You do realize it might get dangerous. Yes, well, someone needs to navigate. Dressed like that? Gerard, I... Aveline, I'll have you know I'm not afraid to get my hands dirty. Why should you have all the excitement? I didn't know you wanted. I know what you think. Bloody sensible, bloody boring. I'm more than just an accountant, Aveline. Very well. You're a navigator too. A regular Magellan. To się znalazł drugi Ferdynand Magellan. Dobra. Już. Nawigator, podróżnik. Co dalej? A, teraz się spotkać z tym Geraldem. Okej. Stop! Ups. Bardzo przepraszam, mogę stąd już iść. Tu, bo się jeszcze domalą! No, prawie mnie wykryli. A teraz tylko chcę papierek jeden wyrwać. Mogę? Czy mnie za to zbijecie? Hmm.
Najlepiej dachami przejdzie, bo widzę, że tyle straży jest obstawionej, że to jest masakra dla jednej kobiety. Ja i tak sobie da radę. Przede wszystkim. Nie no, miodnie. Zobaczymy, jak miodnie będzie po dotarciu do Geralda. Jeszcze widzę skrzynię do otworzenia. Jakieś hajsiki się przydadzą. I punkt widokowy. Jeszcze chyba trochę, nie wiem, może się zmieścimy w czasie 30 minut. A jak tak, to będzie fajnie. Znowu jakieś gówna znaleźliśmy, które i tak się nas za bardzo nie tyczą. Ładnie. Możemy chyba to już, teraz już nawet synchronizację. Musimy być tak. Ja nie wiem, jak ci asasyni się utrzymują na szczytach krzyża. Podziwiam. A teraz jump wyjadę. Okej. Jeszcze jedno gówno, które pewnie na dachu wisi. Skrzynia, odbudujemy budynek, pogadamy z Geraldem. Ciekawe, czy ta misja się będzie wydłużać. Najlepsze, no tu, babo. 18-wieczna. Okej. No i nic. Mamy jeszcze jeden punkt widokowy. Tak się musiało ogarnąć. Ale teraz to już bez problemu, myślę, się tam dostaniemy. Trochę z tym jest bałaganu. Ładnie, zaskoczyła. O, i tak ładnie. I jak się tam dostała? Zaskoczysz? Pewnie. Arno też umiał i się dostał. O kurde. Ale już nie przesadzaj z takimi susami. Jeszcze się połamiesz i co będzie? Okej. Wiesz to? Teraz trzeci sus. No to już musiała oberwać. Trzeba uważać. Nie wiem, może zrobimy skok wiary i wtedy ten. Go jakoś ty odciągniemy. Podwójne. Pięknie. To byłby wyszło genialnie. Mamy już prawie pół godziny. No, prawie pół godziny. Dobra, to już idę z tym Geraldem pogadać. Ale chcę z Geraldem. Kurde! Kobieto, ogarnij ty się. Ja ci każę tam, a ona swoje. There is the carriage. You know what to do with the guards. I'll wait here. Aha. Mamy po co stać bez wykrycia. O kurde. Mamy co robić. No tylko teraz jak to zrobić, żeby na serio się nie dać wykryć tak bardzo. You! O fuck. Czekaj, on tu idzie? Dobra, odpuścił sobie.
zajebisty skok. Naprawdę. I teraz tą dwójkę szalon załatwić. O-o. To niczym podpatrzył. Ile musiałem musieć siły, żeby tam doskoczyć. Aż pat nawet musiał czuć ból. Fuck. Nie wiem, jak ja to zrobię. Jak mnie widzi? Oh fuck. Oh damn. Ciekawe, jak on tu podejdzie. Okej. Okay. Patrz, wykorzystamy teraz to. Ten debil będzie chciał jakoś tu podejść. I on... You! Stop! Jest! Prawie by mnie wykrył. Nie wiem, co to miało być. Ale się udało. To najważniejsze wyszło. A tego to już chyba na hama. O, ładnie. Wdupiliśmy mu. They're stealing the gunpowder! O kurde. Stop them! Stop them! Oj, uciekać. Ja radzę uciekać. Gdzie o, jak fajnie. Brakowało mi tego. Naprawdę. Where are we going? Near the docks. Turn right here. Left, left, left. That was close. You want the ring? Right, nie krzycz mi tak, jak dziecko. That's it. Turn right again. Nie dupnie mnie, nie dupnie. Hold on to your hat. I'm not wearing one. Straight ahead. Go left. No, your other leg. O, ty idioto. No, go left, go left. Left at the next intersection. No nie, nie gadaj nawet. Go left. I can't. What now? Now. Tak on the horse. Now. What? Jump. No skacz się tam. Ale się wydupił. No wyjechał w mordę na błoto. Help! Oddał, the warehouse is on fire! Can't get out! Taka sytuacja. Help! No ale odcinek się wydłuża, nieźle. A bandziorów trzeba wybić. Alert! On va mourir! Czekaj, bo minutę mam ich zabić. No co ty robisz? Dobra, przestań, mi się zesrasz. Za chwilę. Well, I think we got their attention. A terrible waste of wine, mind you. Spanish wine makes better floor polish anyway. Now, to get Ulloa out of La Balise. I suggest we regroup. At the warehouse to strategize. Enough excitement for one day, Gerald? Yes, I think that should last me nicely. Thank you. Wiem, że cię jeszcze boli po tym upadku, ale no nie przesadzę, no akcja jak akcja, no. No i to żeśmy 3/4 zabili tego, ale odcinek mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to możecie ocenić, skomentować, zasubskrybować. Tak, wiem, że mało osób to ogląda, jak wszystko inne poza MTA. No cóż, może jeszcze dzisiaj będzie MTA w końcu, bo trochę go nie było, może trochę nawet jak tydzień, nie wiem.
ale tu można się już chyba pożegnać, więc trzymajcie się, na razie, jo!